Generalnie Namioty Wyklętych jest to ogólnopolska taka flagowa akcja Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej. Już od kilku lat odbywa się w większych miastach w całej Polsce, a właśnie od dwóch ostatnich też dużo samorządów się włącza w Namioty Wyklętych. Z roku na rok coraz więcej samorządów także organizuje tą akcję. Akcja odbywa się pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tutaj w Istebnej jesteśmy właśnie drugi rok. No i na dzisiejszym spotkaniu na początku zostanie przedstawiony taki krótki rys historyczny o żołnierzach wyklętych Narodowych Sił Zbrojnych. Potem będzie prezentacja filmu Obława reżyserii Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy. Później będzie pokaz uzbrojenia i prezentacja umundurowania właśnie Narodowych Sił Zbrojnych. No i dodatkowo mamy także właśnie wystawę tutaj takich ikon o żołnierzach wyklętych. No i w zasadzie to wszystko, co przygotowaliśmy. W tym roku, z tego co wiem, to tylko Istebna się włączyła. Wiem, że w poprzednim roku chyba Skoczów także jako samorząd organizował. Z tym, że my tutaj w Istebnej organizujemy to właśnie jako Stowarzyszenie Oddział Śląski Stowarzyszenia Studenci dla RP i właśnie SOS Tarcza. No ja myślę, że tutaj Bartek to właśnie nie tylko Wisła, bo okolice Baraniej Góry to właśnie także Istebna, więc te oddziały także tutaj u nas funkcjonowały, więc jakby nasz region ma bardzo bogatą historię tą partyzancką i myślę, że właśnie należy ją szczególnie tutaj pielęgnować.